Cześć, witajcie. Dzisiaj jest 13 stycznia, czyli pechowy dzień. Nie, nie pechowy. 13 jest bardzo optymistyczny. Właśnie ciekawe, ja się 13 urodziłam i każdy mi zawsze mówi, że fajny dzień. A wiecie co, 13 to ja zawsze miałam jakiegoś pecha i właśnie tak się zastanawiam, że 13 przeważnie ja wybierałam zostawanie w domu, czy w szkole, czy do pracy, to ja zawsze jakiś unik robiłam. I wam powiem, że nie wiem, jakieś takie miałam zawsze szczęście, że coś się dziwnego wydarzyło 13, ale z biegiem czasu uświadomiłam sobie, że to my sami widzimy, że coś się wydarzyło. Tak naprawdę nic się nie dzieje i to nie jest jakiś szczególnie zły dzień, dzień, w którym może się coś wydarzyć. Widzicie, moja kawa, tak, kawka musi być. Dzisiaj jest takie zmęczenie moje poweekendowe, poimprezowe. W ogóle piękny właśnie dzień jest, mimo że 13, to dzisiaj nie jest pochmurno, dzisiaj świeci słoneczko. Sprawdzałam dzień od najkrótszego dnia w roku na Islandii. Wydłużył się z 4 godzin 7 minut do 5 godzin 13 minut. Także widzicie, już jest ponad godzinę więcej. Czuć to. Ja cały czas twierdzę, że będzie ładna zima. Przed nami piękna, ładna zima. Mam wrażenie, cały czas będę to mówić, że jak spadnie śnieg, to nie będzie wiadomo, z której strony zacząć się odkopywać. Będzie tak jak w Polsce napadało. I tak będzie, ponieważ na pewno będzie taki dzień, że stanie komunikacja miejska, to jest normalne. Tak myślę na dziś, co będzie, wiadomo, okaże się, nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Mam taką bardzo fajną mapę, znaczy mapę, stronę, na której można właśnie oglądać wiatry pędzące po kuli ziemskiej, pędzące jak co? Jak rozszarpany reksio? Nie wiem. W każdym bądź razie wszystko idzie tam obserwować, ile opadów, ile śniegu ma być i tak dalej. Co prawda z tym opady śniegu trochę to jest dziwne, bo u nas na przykład padał deszcz, tam jest właśnie guzik, że można kliknąć opady śniegu. Ja czekałam na śnieg, a tu był deszcz i było 15 stopni na Islandii, także głównie to chodzi o opad czegokolwiek z nieba. Kaszy mannej. Nie, kaszy mannej akurat tam nie ma. Sorry, tu patrzę, bo wiecie co, w telewizji teraz pokazują ślub od pierwszego wejrzenia. Zainteresowało mnie to, ale nagram jeszcze tutaj do końca to, co chcę nagrać. I w ogóle nie wiem, kiedy ten ślub od pierwszego wejrzenia był, bo on chyba we wrześniu jest, a ja chciałam go obejrzeć przez internet i wam powiem, mieszkając za granicą, nie mając programu VPN bodajże, to po prostu ja nie jestem w stanie tego obejrzeć i trudno, tak sobie czasami trafię w telewizji. Właśnie z telewizji, bardzo ciekawy temat, wam powiem jeszcze ciekawą rzecz odnośnie polskiej telewizji za granicą. Ja kupowałam program, który jest za bodajże był 6 dolarów na miesiąc. Była to Delta. Deltę zamknięto, w tej chwili Delta nie działa od dwóch, gdzieś trzech miesięcy, więc ja zaczęłam chodzić, szukać i kombinować, skąd wziąć polską telewizję za granicą. No i tak po prostu trafiłam gdzieś ogłaszające się osoby na internecie, które mi sprzedały tą telewizję za 12 euro, za 15 euro, zależy jaki tam pakiecik kto chciał i tak dalej. Ale szperając dalej, głębiej i dosadniej, się okazało, że jesteśmy nabijani w butelkę przez te osoby i można legalnie kupić sobie telewizję z różnych krajów, ponad 2000 kanałów jest w telewizorze. Jeżeli macie Smart TV i macie aplikację, zaraz już sama zobaczę, jak się nazywa ta aplikacja, bo nie pamiętam. O, IPTV, Smart IPTV. To opłacając ten Smart IPTV na bezgranicznie, bo to jednorazowo się opłaca tą aplikację, bodajże 6 dolarów to kosztowało, czyli czy tam 6 euro, czyli całe nic. Tam wchodząc w komputer przez ich stronę jesteśmy w stanie, właśnie ja zaraz tu sprawdzę, bo siedzę przed komputerem, sobie po prostu wykupić kanały na cały świat, rozumiecie, na cały świat, nie tylko na
na Polskę czy coś takiego. Tylko naprawdę, o jest, na cały świat już mi się otworzyło, więc tak. Te imprezowe wyjścia były bardzo dobre. Wam powiem, że trochę zaczęłam się wyleczać z mojej grypy. Więc tak, test na jedną godzinę jest, na jeden dzień jest za 1 euro, ale nie ma jakiejś tam chyba możliwości. Na jeden miesiąc jest za 15 euro, na 3 miesiące jest za 40 euro, na 6 miesięcy jest za 60 euro, a na cały rok jak kupimy za 100 euro i mamy właśnie możliwość płacenia bitcoinem, tutaj jest, mamy możliwość płacenia kartami Visa i Mastercard, nic, po prostu tylko sobie to wykupować. I wam powiem szczerze, że jak ja to zobaczyłam, to pomyślałam sobie, no tak, ktoś sprzedaje mi telewizję, która dobrze działa, nie powiem, bo dobrze działa, ale nie mam na przykład możliwości oglądania innych kanałów w języku angielskim. A tam, akurat w tej chwili nie wejdę w to, ponieważ nie mam tego jeszcze wykupionego, muszę poczekać, aż ten abonament się skończy 4 lutego. Mam możliwość decydowania, czy nawet tę turecką telewizję oglądać, czy no naprawdę, islandzkiej tam nie ma, bo już sprawdzałam, ale po prostu są kraje, o proszę bardzo, tutaj są listy kanałów, jest Afganistan, Afryka, Albania, Ameryka Łacińska, Australia, Austria, Belgia i to idzie właśnie tak, widzicie, chronologicznie. Do tego wszystkiego jeszcze jest VOD, Francja, Niemcy i Wielka Brytania, Szwajcaria, Rosja, Pakistan, o Jezu, Niemcy, Malezja, Macedonia. Po prostu strasznie dużo krajów jest i jeżeli macie taki telewizor, to wam powiem szczerze, kupcie sobie to, sprawdźcie, ja jeszcze nie sprawdzałam i po prostu, no, większy wybór jest, tak? Jeżeli mieszkacie na przykład z Islandczykiem, czy jesteście w Anglii, mieszkacie z Anglikiem, no to piękną telewizję można sobie wziąć do swojego telewizora w ten właśnie oto sposób. Okej. Co jeszcze chciałam dzisiaj właśnie powiedzieć, to fajny komentarz pod moim jednym filmem, ostatnim jest, właśnie o moich roślinach. Film taki po prostu, że tak powiem, trochę zmęczona byłam jak nagrywałam, ale chciałam się dla was nagrać. Komentarz wystawił mi chłopak, słuchajcie, komentarz, który wystawił mi chłopak, który zaczął mnie... Jeden komentarz mi się przez przypadek jego skasował i to nie mówię, że przypadek, bo chciałam go skasować, po prostu kombinowałam, tak kombinowałam, że przekombinowałam, faktycznie jeden mi się skasował, ale komentarz markowski jest: jesteś chora psychicznie, nie życzy się śmierci nawet najgorszemu wrogowi. I wiecie co, tam dzięki Bambo i tutaj osoba z Islandii, która ma taki po prostu nick, że bardzo miła ta osoba jest, ale ma taki nick, że po prostu ja nie jestem w stanie tego przeczytać, bo każda literka jest inna, wyjęta nie wiadomo skąd, ale ja wiem, że stanęliście za mną, dziękuję wam bardzo, ale pomyślmy teraz o tych wszystkich właśnie hejterach, youtuberach, jacy oni są wspaniali, że... nie potrafi nikt nikomu powiedzieć, słuchaj, zarąbiście, albo wiesz co, dzisiaj na przykład miałeś słabszy dzień, nie wyszło ci, tylko jesteś chora psychicznie. I ja zaczęłam się zastanawiać, kto to jest? Więc weszłam do tego Markowskiego, Marowski, przepraszam, Marowski, chciałam powiedzieć, że nie mam okularów, ale je mam. Marowski, jest to młody koleś, który ma z 12 lat, który twierdzi, że ma kolegów, który sam się nie potrafi wypowiedzieć na swoim kanale, który jąka się, nie wie o co w ogóle chodzi i zajmuje się graniem w gierki. Widzicie, ja zawsze mówiłam i powtarzałam, normalne osoby się cenią i nie komentują jakimiś takimi głupimi tekstami. Dzieci tak, bo oni szukają zaczepki, oczywiście. Albo osoby, które tu są bardzo, nie wierzą w siebie, mają jakieś bardzo przykre doświadczenia ze swojego życia, coś im nie wyszło, nie potrafią po prostu jakoś sami o siebie zadbać, tylko lepiej jest całą żółć, to wszystko zło z siebie wyrzucić, wylewając je na kogoś, najlepiej na forum publicznym, gdzie nikt nas nie może złapać, nikt nas nie może dogonić, oczernić, bo nas nie zna. Ale pamiętajcie, internet jest mały, w pewnym momencie granica może się pszczara goryczy, może się przelać i jeżeli trafiają się komentarze takie naprawdę chamskie właśnie, tutaj z życzeniem śmierci jest,
to jak najbardziej można takie komentarze nawet na policję zgłosić. Zgłosić i po prostu, jeżeli ktoś jest youtuberem, to po pierwsze nie komentuje tego drugiego youtubera, hejtując go, ponieważ w takim układzie, kim on jest. Poza tym jedną z zasad YouTube'a jest nie komentowanie negatywne, złe hejtowanie, tym bardziej, jeżeli jest się youtuberem. Także szacunków, ten koleś w ogóle nie ma sam do siebie. A ja w ogóle następny dział, następny temat i myślę, wam się spodoba. Mam taką ciekawą książeczkę. I wam powiem, jest to cienka książka. Szczerze to mogłam jej nie kupować. Ponieważ dla mnie tu nic nowego nie ma w tej książce. Wszystko jest takie po prostu, no, logiczne, wiadome i oczywiste dla mnie. Ale dla was nie. I ja sobie postanowiłam, że właśnie na podstawie tej książki może w najbliższym czasie uda mi się coś wam opowiedzieć, nie czytając tej książki, bo oczywiście nie można. Ta kobieta nie pisała tej książki po to, żebym ja wam ją przeczytała tutaj na YouTubie. Napisała książkę Islandka Alda Sigmundsdottir. O, proszę bardzo, Alda Sigmundsdottir. Ona napisała tą książkę i ona w ogóle jest Islandką, która mieszkała do swojego dorosłego życia w Ameryce i przyjechała później tutaj na Islandię i tak do dziś pewnie mieszka, chyba że już uciekła. No i ona napisała właśnie różnice kulturowe, które mi bardzo właśnie się podobały, jak ona to napisała, bo ona widzi te same rzeczy, które na przykład ja widzę. Osoba, która tłumaczyła tą książkę i nie wiem, kto ją tłumaczył, tu na pewno jest gdzieś napisane, jest. Tłumaczyła Beata Klimowicz. Chciałam powiedzieć, że są dwa błędy zrobione w tej książce odnośnie ulicy Lojga Wegur i tam coś jeszcze było. Znalazłam, nie zaznaczyłam, także nie powiem, w którym miejscu są te błędy, aczkolwiek znalazłam takie błędy czytając. No ale wiadomo, każdy może się pomylić, tylko szkoda, że erraty tutaj nie ma do tego. Kiedyś takie coś errata było, jakby ktoś nie wiedział, co to jest errata, bo jest młody, niedoświadczony, tylko w smartfonie siedzi lub w komputerze. Errata to jest taka karteczka, którą dołączało się do książki, jeżeli znalazło się w niej błędy już po wydrukowaniu. I tutaj właśnie jest 50 różnych rozdziałików malutkich i każdy rozdziałik mówi o czymś. I wiecie co, ja wam chciałam powiedzieć mój rozdziałik wczorajszy na przykład a propos właśnie równouprawnienia kobiet na Islandii. Równouprawnienie kobiet na Islandii. Kobiety wywalczyły sobie to równouprawnienie, miało być odnośnie stawek w pracy, odnośnie traktowania, chciały być równo traktowane. Kobiety pozbyły się tutaj czegoś takiego, że mężczyzna na przykład otwiera drzwi i puszcza panią przodem. Mężczyzna tu idzie przodem, nie zważając, czy idzie kobieta, taka kumpela, no to idziemy razem. Na przykład w autobusie nikt nie ustąpi miejsca kobiecie, no bo przecież jest równouprawnienie, to niech też stoi, ja sobie posiedzę. Z jednego punktu widzenia to takie jest gburowate bardzo, takie barbarzyńskie, tak jak oni, barbarzyńcy tutaj, prawda, wikingowie są, byli. A następną rzeczą, którą mi się wczoraj przydarzyła, wchodząc z jednego baru do drugiego baru, wracając z powrotem do tamtego samego baru. Wczoraj za dużo ludzi nie było, więc sobie chodziłam z jednego punktu A do punktu B. Mój ulubiony bar w punkcie A był tak zatłoczony w pewnym momencie, tam w ogóle wejść nie idzie, to jest taka mordownia, totalna mordownia. Ja bardzo lubię tam chodzić do tej mordowni. Nie idzie przecisnąć się, wszyscy się pchają, kieliszki, nasze szklanki, wszystko się tłucze i w ogóle śmiesznie jest. Spotkać zawsze można jakąś znajomą mordę, przywitać się, po czym można się nie odzywać, bo nie trzeba, bo inne się mordy zobaczy. Ale wracając po raz chyba trzeci do tego samego miejsca, zrobiła się nagle kolejka. I przede mną ustawiła się grupa facetów, którzy w tej chwili są różne przyjęcia takie w pracy, gdzieś wychodzą sobie w gronie tam jakimś do baru, zapraszani przez zakład pracy, organizują coś lub jest jakaś impreza, domówka, ale tutaj było widać, że to było z zakładu pracy, oni sobie gdzieś wyszli, potem pojechali właśnie do miasta na piwo. I stało ich może, ja wiem, z 10 tych facetów i to tacy w ogóle i wyżsi, w ogóle Islandczycy to są dosyć wysokim narodem, także tutaj stali tacy 180, 191, nawet miał ponad 2 metry, bo ja mu tak sięgałam, może dotąd, także on miał 2 metry ponad.
I ja wpadam na genialny pomysł. Ja muszę pójść tam do tych ochroniarzy, którzy wpuszczają na bramce, na wejściu, żeby mnie wpuścili, no bo przecież już tu byłam 3 razy. A on do mnie, nie, proszę iść na koniec kolejki. No i stałam na tym końcu kolejki, także bardzo fajnie wyszło, zapoznałam nowe osoby, pogadaliśmy, pośmialiśmy się. W ogóle śmiechu było tyle, ponieważ było czuć, że ktoś coś innego palił, nikt nie mógł zidentyfikować gdzie, aczkolwiek było marychę czuć. I oni zaczęli się bardzo, czuć, o, ktoś coś pali. A wiecie co, wam powiem, to jest tak specyficzny zapach, że jeżeli ktoś nie miał wcześniej z tym do czynienia, nie palił, nie wąchał, no to nie będzie wiedział, że to jest właśnie ten zapach. I na Islandii bardzo dużo ludzi to pali, bardzo dużo ludzi to używa, aż tak mocno, że ostatniej nocy zlokalizowała policja w jakimś zakładzie, gdzieś ktoś miał produkcję, hodował sobie roślinki, no i niestety mu biznes zamknęli. Szczerze, ja nie wiem, czy to jest aż tak uzależniające, czy to jest aż tak złe, czy to jest tak fatalne w ogóle w skutkach, żeby aż tak to likwidować. Zwłaszcza, że marihuana pomaga osobom chorym na raka, osobom chorym przewlekle, osobom z różnymi bólami, które po prostu używają, może palą, może nie palą, może olejki używają, ale wiem, że pomaga. Ja osobiście tego nie stosowałam, nie palę, nie lubię takich rzeczy po prostu używać, ale znam osoby, które to używały i stwierdziły, że jest bardzo dobrze. Na pewno nie jest na dłuższą metę używanie takich tej marihuany dobre, jeżeli jest się bardzo młodym i po prostu zaczyna się palić bardzo dużo tego, to na pewno na mózg nie będzie dobrze działało. Ale takie wiadomo, lecznicze, czy tam raz w tygodniu, jakby ktoś sobie coś tam zrobił, no to ja nie wiem, właśnie napiszcie mi swoją opinię, co na ten temat myślicie, ponieważ jestem właśnie ciekawa. Ja mam dosyć poglądy takie, jak to powiedzieć, liberalne. O, dużo poglądów liberalnych, także mi dużo rzeczy nie przeszkadza. Kiedyś ktoś mnie się pytał, czy mam coś przeciwko gejom. Było takie pytanie pod filmikami, więc chcę powiedzieć, że nie mam niczego przeciwko ani gejom, ani lesbijkom. Mam 2 znajomych, którzy są transseksualni, są bardzo fajnymi znajomymi, bardzo lubię się z jednym spotkać, pogadać. Na przykład ostatnio mi pokazywał fajne spodnie, sobie kupił i był zadowolony i sobie mogliśmy właśnie o czymś fajnym, takim babskim nawet pogadać, także mam drugiego właśnie znajomego, w sumie to już jest kobieta. Kobietą jest, ma zmienione dokumenty, wszystko i czeka na operację. Też jest bardzo fajną znajomą, bo to trzeba już mówić, że to jest znajoma, nie on. I po prostu akceptować takimi ludźmi, ludzi takimi, jakimi są, nie wchodzić w to, z kim oni śpią, czy jak wyglądają wewnętrznie. Ważne jest, żebyśmy patrzyli, jacy oni są w środku dla nas, czy są dobrzy, czy są szczerzy, czy mają empatię, czy potrafią się zachować i po prostu to jest najważniejsze, bo nawet w swoim ciele można być, jak widać, kawałem psychopaty, który siedzi gdzieś tam na YouTubie, na filmikach i musi tego szpilę wbić, wystawiając taki negatywny, psychopatyczny komentarz. No, także ja wam wbijam taką szpilę odnośnie właśnie hejterów i tak dalej. To byłoby, kochani, na tyle. Dzisiaj się bardzo nagadałam. Filmik jest w całości, bardzo fajnie, cieszy mnie to. Nie chce mi się montować, aczkolwiek wiem, ale z tej kamery ja nie muszę po prostu tam już za dużo robić. Ale ja widzę, że będę musiała go przepuścić przez mój program. Ale się rozgadałam. Dobra, piszcie w komentarzach, co Was interesuje, co sądzicie o tych wszystkich rzeczach, o których mówiłam. Subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, zapraszam do Instagrama, zapraszam do opisu linków pod filmikiem koniecznie i oczywiście subskrybujcie mój kanał. No, już drugi raz to mówię, powtórka, bo chciałam to pokazać. Dobra, na razie, cześć!